Cześć, dzień dobry. Cześć, witamy Was serdecznie. Kolejny piątek, kolejna tygodniówka. Tak jest. No i chyba zaczynamy od najciekawszego telefonu tygodnia, co? Znaczy najciekawszego. Trochę mieszane uczucia, nie? Znaczy nie wiem, od czego chcesz zacząć w takim razie. No co, od tego, co się kręci i obraca. Ma całe źródło, no dobrze, to opowiadaj, no coś tego, na wymata. Się obraca. Ja właściwie wszystko to, co, czego można się dowiedzieć, napisałem po prostu. Specyfikacje LG Wing macie w katalogu, w związku z tym specyfikacje można sobie zajrzeć. Właśnie się rozwodzić, nie? Ale natomiast no. Ja rzeczywiście wczoraj byłem, polski oddział LG zdecydował, że przed polską premierą jeszcze nam go pokażą, wybrali sobie po prostu ileś redakcji. I byliśmy w Warszawie na Okopowej, tam jest salon LG taki oficjalny i tam można było pomacać, pobawić się, przez godzinę z nim pochodzić, popstrykać fotki, chociaż to było trochę utrudnione, dlatego że to dom handlowy i nie wolno pstrykać fotek. Także właściwie tylko w tym salonie LG, a tam głównie biało i czarno i to właściwie tyle, kolorowe telewizory, można było ekranom robić zdjęcia. W każdym razie smartfon jest, znaczy ja do niego nie jestem w 100% przekonany, to od razu mówię. Natomiast jest z nim trochę tak, że jak się go bierze do ręki, to człowiek zaczyna znajdować zastosowania dla tego drugiego ekranu po prostu. A jak chodzi ten mechanizm, powiedz? On taki sprawia wrażenie takiego faktycznie solidnego, fest i tak dalej. Mechanizm tego ekranu fajnie. Dodatkowego. Ja nie wiem jak z solidnością, bo to trudno ocenić. No, natomiast ale tak mechanizm jest fajny o tyle, że on chodzi płynnie i jakby lokuje się w pozycjach, których się powinien lokować, czyli w otwartej i w zamkniętej. Mhm. Także trzeba siły, żeby to ruszyć. Ja miałem dosyć duże problemy, bo nie oglądałem wcześniej filmów z tym smartfonem. Miałem problem, żeby jedną ręką go otworzyć, jedną ręką tak, go zamknąć. Się. Pomagałem no. drugą. Natomiast okazało się, że wystarczy kciukiem dotknąć do ekranu i przesunąć, o ile kciuk się do ekranu złapie, przyklei, tak? Mhm. Jeżeli masz tarcie, to otworzysz i zamkniesz. Z tym, że dobrze jest mieć długiego kciuka albo dużą dłoń po prostu z długim kciukiem i wtedy jest łatwiej. Mnie się też udawało, aczkolwiek to nie było tak fajnie i płynnie, że do końca... A powiedz mi, on się otwiera w obie strony, czy tylko w jedną, jak go tak... Nie, on się otwiera tylko w jedną stronę. On ma zawias umocowany nie centralnie, tylko troszeczkę z boku, trochę z prawej strony. I ja o tym piszę w tekście, że pewien problem może stanowić to dla leworęcznych, ponieważ otwarcie tego jedną ręką przez osobę leworęczną jest możliwe, ale umówmy się, że telefon może przy tym wypaść z ręki w ogóle. Mimo tego, że fajnie się go trzyma, fajny jest chwyt, to jest duży telefon. No. Duży telefon dla tych, którzy duże telefony... Przyjmie i czy w ogóle ludzie to kupią, bo może problem się sam rozwiąże i kupi go raptem parę osób. No jeden z naszych kolegów mówił, że konkurencyjnej marki ma też duży i właściwie one się bardzo mocno nie różnią, nawet nie otwierany jakiś, tak? Tylko... Ten i mówi, że jest ok. I rzeczywiście to jest tak, że gruby ten smartfon jest na smartfona plus wyświetlacz. Ten wyświetlacz jest naprawdę no, minimalnie. Jest podejrzewam taki gruby tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby się nie złamać. Natomiast ten wyświetlacz jest rzeczywiście cieniutki. Tam poza wyświetlaczem właściwie nic nie ma. Jest wyświetlacz i styki na tym. I mechanizm zawiasie. Ewentualnie, nie? W związku z tym jest cienko. Także ten smartfon czuje się, że on jest ciężki, ale nie jest tak ciężki, jak się spodziewałem, że będzie. To jest raz. I dwa, nie jest tak gruby, jak się spodziewałem, że będzie. W związku z tym, jeżeli chodzi o design, to ja jestem na tak w każdym razie, bo jest to ładne urządzenie z sensem zrobione, zakładając ten pomysł, który jest, czyli że będzie to obrotowy ekran. Natomiast jeżeli chodzi o użyteczność takiego rozwiązania, przed momentem odpowiadałem jednemu z naszych czytelników na Facebooku, który poddał w wątpliwość trwałość mechanizmu. I powiedziałem mu, że tak, no ale przez większość czasu jednak nie będziesz rozkładał tego smartfona, dlatego że czy telefon, czy wiadomości, czy nie wiem, jakieś na szybko rzeczy robione, nie wymagają tego po prostu. Jego się rozkłada właściwie do jakichś specjalnych zadań. Oglądasz jednocześnie YouTube'a, chcesz coś napisać na Messengerze na przykład. Grasz, tak? Bo tam pewnie pulpit do gier, nie? Gdzie dokładnie. Można... Zależy, także... jak to deweloperzy aplikacji ograją, nie? No, tam było mówione, że
LG udostępnia pakiet dla programistów. No pytanie, czy ktoś będzie chciał z niego skorzystać i zrobi aplikację, bo w sumie sporo aplikacji mogłoby wykorzystać ten dodatkowy ekran, nie? Bo... Można sporo rzeczy jeszcze zrobić w graficznym interfejsie użytkownika, tak. Chociażby przenoszenie szybkie aplikacji z dolnego ekranu na ten rozłożony. To by można było zrobić, zresztą nie tylko aplikacji. LG udowodniło, że potrafi takie rzeczy zrobić nie tylko z aplikacjami, ale na przykład, nie wiem, z tekstem, czy z obrazkami, czy z innymi rzeczami. W związku z tym tutaj do zrobienia jest jeszcze całkiem sporo, no ale mają jakąś wizję. To się przede wszystkim liczy, to, że chce im się robić rzeczy innowacyjne, tak, rzeczy ciekawe, tak. Coś, co może rzeczywiście porwać, no bo nie ma podobnego smartfona. Nie ma, no wiesz, ja nawet chyba napisałem kiedyś, jakiś czas temu patrząc na Winga, takim, że wraca to dawne LG, które pamiętamy z innowacji, czy z tych telefonów wygiętych, z tych, kurczę, baterii, którą żeśmy ugniatali jak plastelinę, nie? Wraca to, bo był taki jakby okres... W zasadzie stoju. Może takiego... nie pochyłej, ale takiej nudy w LG. Był ten modułowy G bodajże 6, dobrze mówię, G6 była modułowa? No nie mniejsza tak. To. Serii G, ten z dokładanymi przyczłapami, który się kompletnie nie przyjął. Później były bardzo fajne te telefony, ale takie no takie jak wszystkie. No i teraz wraca znowu coś ciekawego, coś innego niż mają inni producenci. To jest alternatywny pomysł na drugi wyświetlacz. Co prawda on nie jest jednakowo, one nie są jednakowo duże, tak? Bo wydaje się, że ojej, mam dwa, nie mam dwóch wyświetlaczy. On jest prawie kwadratowy, chociaż też nie jest kwadratem, nie? On na pierwszy rzut oka się wydaje kwadratowy, tak, ale w rozdziałki tak, wychodzi, że nie kwadrat. Mhm. Ale prawie, tak? Bo tam stosunek boków jest taki, że to prawie wychodzi jak kwadrat. Trochę mi się wydaje, że jest zbyt... Przerwało... Właśnie, słucham? Dobra, przycięło na chwilkę internet. Zbyt, powiedziałeś... Wydaje mi się, że jest zbyt mało pojemna bateria, jak na półtora ekranu do obsługi, bo to jest 4000 mAh. Da radę. Nie, ja nie mówię, że nie, natomiast... Nie, wiesz, coś komuś wypominał, ale ostatnio jeden producent klapkowego telefonu wsadził baterię tam nawet nie 3000, więc bądźmy szczerzy. Da radę. No tak, ale wiesz co, tam jest klapka i tam... Ja wiem, grubo... tam nie mieli miejsca, ale Jacek, cholera wie, ile tutaj ten mechanizm zajmuje w środku. Wiesz, może LG też nie miało wiesz, miejsca. To jest do zobaczenia. Mówił, ale... Na takich wideo promocyjnych no, tak. Pokazuje w przekroju jakby ten mechanizm wygląda. Wiesz, prawda jest, daje się to zobaczyć na oficjalnym profilu LG, na przykład na YouTubie na przykład. Aha. No nie oglądałem, akurat nie miałem kiedy za bardzo się... Jak mi się zdaje, że tam zaglądałem. To, co jest zastanawiające, to jest to, że ten Wing ma po pierwsze military standard, czyli jest odporny na upadki. On był testowany, z tym, że ja dopytywałem co prawda na miejscu i nie było takiej pewności w odpowiedzi. Mnie się z kolei wydaje, że czytałem, że on przede wszystkim jest odporny w momencie, kiedy jest zamknięty. Tak. Tak, natomiast przy otwarciu ta odporność drastycznie, obawiam się, maleje. No, to jest jedna rzecz. Nie jest wodoodporny, tak? To też jest. On ma IP54, zdaje się, czyli odporność coś tam na zaklapanie. Czyli ma to, co chyba składa na motka, czyli ma taką odporność tak. Na deszcz, na pochlapanie kawusią, tego typu. No to i tak jest nieźle jak na składaka, no. I to, co jest troszeczkę przykre, znaczy może być przykre dla niektórych, to jest to, że nie ma jacka 3,5 mm. No to jest przykre. A jak ci się podoba tył urządzenia? Bo powiem szczerze, że jak spojrzałem na... Pojawiły się pierwsze, że tak powiem, fotki tego telefonu na tył, to mówię, no kurczę, zrobili coś tak odważnego, a zabrakło im pomysłu na tył. Dlaczego nie zrobili tych kropelek z Velveta? O, znanych czyli z Velveta? Czyli chodzi ci o plecki, tak? Plecki, tak, no. Bo ja zobaczyłem plecki. Plecki, mówię, o rany, z Nota zgapili. No po prostu... Wiesz co, może jakimś, nie wiem, ekwiwalentem innowacyjności jest to, że jak się go otworzy, to no. Ten otwarty ekran z tyłu jest rzeczywiście, on wygląda jakby miał fakturę, on ma fakturę, tak. Bardzo delikatną. No, czyli to zabrakło projektantom chęci. Wiesz co, ja myślę, że to chodzi po klasyce, dlatego że no... No ja wiem, trochę... I że może wystarczy jedna innowacja naraz po prostu. Jasne, no właśnie trochę tu się nabijam, ale tak popatrzymy, to mówię, no szkoda, bo kurczę, ten Velvet, no ładnie ten aparat ma zaprojektowany, wkomponowany i w dodatku jeszcze by fajnie się jakby zgrywało to wszystko ze sobą, bo by była taka jakby
charakterystyczna linia tych LG-ków, kiedy spojrzymy na tył, bo budżetowce LG, przypomnijmy, mają taką charakterystyczną linię, bo w tej chwili mają taką lekko owalną oprawkę poziomu ułożonego aparatu fotograficznego na tyle. Taka propos, trochę kurczę, nie na temat, ale wyskoczył taki w Korei właśnie bardzo budżetowy LG-k. Ja wam go dla pewności podlinkuję, ale tu nie ma o czym gadać, bo on ani ładny, ani wypasiony. Natomiast nie drogi i nawet ten tani telefon ma military standard i właśnie ten charakterystyczny rys. Więc skoro... Adam mówi o Q31. Dokładnie. I skoro... Za 209 wonów, około $180, czyli to jest prosty smartfonik LG. 209 tysięcy wonów, ale tam mają inne ceny kompletnie. Tak, tysięcy, tak. Nie przeliczajmy tak wprost, bo tam są smartfony sporo droższe niż u nas, więc tam to jest bardzo tania konstrukcja, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że w tańszych telefonach jakoś mogą zachować tą jednolitą linię wzorniczą, a tu w tym, że tak powiem, no może nie najdroższym, ale w tym takim najbardziej hipergłośnym urządzeniu, brakło im chęci na ten tył. No szkoda, ale... To znaczy ja bym się cieszył, że nie zachowywali tej linii wzorniczej, bo mi się on, powiem szczerze, znacznie bardziej podoba niż klasyczna linia wzornicza LG. Okej. No nie, ja mówię o tej z Velveta oczywiście w tym momencie, no bo Velvet jest jakby pierwszym był zwiastunem tego nowego LG, tego odrodzenia LG, no a ten jest drugim zwiastunem. No i ja powiem szczerze, że z Velveta jestem bardzo zadowolony, dlatego że jest to pierwsza, ja wiem, że to jest zabawne, ale pierwsza rzecz, która poraża przy wzięciu tego smartfona do ręki, to jest to, że on jest tak ładny. Rzadko mi się coś takiego zdarza. Ja wiem, że to jest bardzo często zależne od gustu, ale to jest po prostu ładne urządzenie. Ono jest ładnie zaprojektowane. Nie brzydkim, no. To zdecydowanie. Podobnie troszeczkę jest tutaj. To jest smartfon dla mnie na przykład zbyt duży, ale jestem w stanie uwierzyć, że zapotrzebowanie na takiego smartfona będzie. To dla mnie byłby okej. LG, słuchaj, nie chce, znaczy inaczej, oni wiedzą, że nie sprzedadzą tych smartfonów dużo. W związku z tym to nie jest szykowanie się na jakąś wielką ofensywę, nie. Ten smartfon należy do tej nowej inicjatywy LG, w której mają się pojawiać urządzenia rzeczywiście innowacyjne w jakiś sposób, urządzenia z pomysłem. I to jest, kurczę, bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Oby więcej takich. Ja tylko trzymam kciuki, żeby oni się na tym smartfonie nie przejechali, żeby im się tak, sprzedało żeby tyle. Projektu nie skasowali, nie? Ale ja myślę, że nie skasują, bo podejrzewam, że oni mają już chyba ze 3 modele pewnie kolejne gotowe, tylko jeszcze ich nie pokazali. Też myślę, że one są co prawda na etapie produkcyjnym, ale znaczy nie są jeszcze na etapie produkcyjnym. Nie, bo one wyciekły z fabryki już. Zrobiłem kilka fotek, co prawda tam nie było za bardzo jak, ale po pierwsze jest tam aparat ten główny 64, jest wąski, są dwa wąskie w zasadzie, 13 i 12 megapikselowe. Tam przez wycinek on jest w stanie zrobić dwukrotne powiększenie, czyli z tego, z tej dużej fotki robi powiększenie dwukrotne. 32-megapikselowy jest aparat z przodu, on jest wysuwany. Na zdjęciach możecie zobaczyć do artykułu, jak zajrzycie. Natomiast to, co jest ciekawostką sporą, której też nie bardzo było jak sprawdzić na miejscu, to jest to właśnie ta gimbalowa stabilizacja obrazu podczas kręcenia. Tak, trochę tutaj też, bo kurczę, mignęło mi w materiałach LG, że jest to pierwszy na świecie smartfon z takim zawieszeniem. I zastanawiałem się, co oni zrobili innego niż parę tygodni temu Vivo, bo o ile dobrze pamiętam, to numerek musiałbym sobie przypomnieć, ale gadaliśmy o tym telefonie, było Vivo z takim mechanizmem. Więc albo LG coś tu pokręciło i zapomnieli o Vivo, albo prasówkę przygotowywali, zanim Vivo pokazało swój smartfon. W każdym razie nie jest to na pewno pierwszy telefon na świecie. Trzeba by się było dokładnie wczytać w materiały prasowe. No, wtedy by się na przykład okazało, że nie wiem, że pierwszy w Korei, pierwszy w Europie albo jeszcze. Wiesz co, zdaje mi się, że było napisane pierwszy, ale zostawmy już to. W każdym razie to też takie trochę mało fajne, tak samo jak ten tył telefon. Dobra, to może przejdźmy do następnego. Oczywiście zachęcam do artykułu Jacka, który macie podlinkowany na pierwszej pozycji tutaj w opisie filmu. Zajrzyjcie, narobiłem się, ale najgorsze jest to, że ten wyjazd zajął mi ponad 12 godzin. Jechałem do Warszawy. Słuchaj, zazwyczaj jadę 2 godziny w jedną stronę i 2 godziny w drugą. Tym razem jechałem ponad 12. Kurczę, ale to przynajmniej miałeś czas, żeby materiał napisać.
No nie, bo ja ostatnio, udało mi się ostatnio w drodze z Warszawy zmontować film, ale niestety już go nie zdążyłem z pociągu wysłać, bo mi, kurczę, internet odcięło w pewnej sieci, która się chwali, że ma najlepszy zasięg. No to nie ma. Adam wspomniał o tym taniutkim w LG, w związku z tym on na razie jest wyłącznie na Koreę, ten Q31, w związku z tym nie będziemy dużo mówili, to jest prosty telefonik plastikowy z dwoma aparacikami marnymi z tyłu, z marnym aparacikiem z przodu. Czy takie marne? Tu bym się trochę sparł z tobą, bo z jednej strony rozdzielczości owszem są do kitu słabe, bo jest 13,5, ale uwaga, nie wsadzili tam jakiegoś gównianego dwumegowego aparatu do rozmywania tła, tylko pięciomegowy szerokokątny, a mogli zrobić gorzej. Ja nie mówię, że to jest jakaś rewelacja, mogli, ale kurczę, właśnie ja bym tu pochwalił ten aparat, bo mogli wsadzić 13,2 i powiedzieć wow, podwójny aparat, a kupa tam podwójny aparat. To nie, Koreańczycy by zatupali nóżką na cenę tego telefonu, gdyby tam nie było szerokiego kąta. Masz rację, trochę tak. Ma NFC, co też w takich telefonach, kurczę, najtańszych u nas. Tak, ale to też jest Korea, Adam, pamiętaj. Wiem. No i musi być NFC, nawet w tanim. No i właśnie chodzi o to, że cena też jest koreańska, bo u nas nikt by nie dał 680 zł za taki telefon, bo tyle wychodzi, przeliczając wprost, bez podatku, dzwonu. To znaczy, wiesz, on jest kompaktowy jak na dzisiejsze czasy, w związku z tym może zwolennicy niedużych stosunkowo telefonów. Jest poniżej 6 cali, wiesz, także. No dobrze, ale 5,7 cala, ale kurczę, pod ekranem wielkie lotnisko, w środku Helio P22, 3 giga RAM, także ten szału nie robi przy takiej cenie. Jakby kosztował, nie wiem, 400 do 500 zł u nas, to spoko, jak najbardziej. Nie mam nic przeciwko takim smartfonom. Na takie smartfony też ludzie czekają. LG ceni swoje te tanie serie, także to nie jest prosta sprawa. Zresztą nie tylko LG, to nie jest. Poza tym w Korei jest drożej generalnie, jeżeli chodzi o smartfony, niż u nas, więc to też ta cena to nie jest taka do końca, że tak powiem, przeliczalna na złotówki. No w każdym razie zobaczcie sobie ten telefon. Myślę, że nie ma Jacek o czym gadać, bo tracimy czas i ludzie pracują. Tak, to skoro o LG już wspomnieliśmy, to wspomnijmy jeszcze, że oficjalnie zadebiutowało Sony. O, właśnie, pamiętacie Sony? Słuchajcie, to też robi telefony, bo wielu z was pewnie zapomniało już o tym. Tak, nie? To taki producent jest od aparatów fotograficznych. Nie, trochę się... Telewizorów. Złośliwy, ale no tak... Wiesz, że oni konsole robią? A nie, konsole to jakąś nawet ten, ostatnio się ludzie cenami strasznie zachwycali, nie wiem, ja nigdy nie grałem, nie gram i raczej grał nie będę, a moje dzieciaki są z przeciwnego obozu politycznego, więc mnie to kompletnie nie. No ale wróćmy do tego Soniaczka. Ale z przeciwnego to mówisz, że oni są od Xboxa, tak? No tak, tak, zdecydowanie. A po co im Xbox, jak mogą mieć peceta z tymi samymi grami? Jeszcze na tym różne rzeczy robić. No nie, bo pecety zajmują miejsce, a laptop nie. No dobra, no to jest, widzisz, złożone, tak? Nie łapię trochę, ale... Nie lubimy blaszanek, no. To ale nie. Przecież konsola, no dobrze, ale konsola też zajmuje miejsce. No ale dużo mniej, stoi ładnie pod telewizorem, podpięta do telewizora, no to też nie tam 20-calowy ekran do komputera, tylko już normalny ekran. No, ale komputer też możesz podpiąć pod telewizor. No mogę, tylko to jest kolejne kombinowanie, nie, no bez kabel sensu. Trzeba wsadzić dwa gniazdka, no rzeczywiście, trzeba pokombinować. I ciągnąć ten kabel przez pół pokoju i się o niego wywrócić, zwalić telewizor ze ściany, komputer z biurka, dziękuję. No ty, mój drogi, nie masz odpowiedniego feng shui w domu. W odpowiednim feng shui to wszystko masz w jednym miejscu. Nie, to nie mam, to zdecydowanie nie mam, bo żona urządzała mieszkanie, no to na pewno nie ma feng shui. Pamiętajcie o tym, jak będziecie mieli zbędne, podeślijcie Adamowi ze 2 kg feng shui przy okazji. Dwa wiadra, no. Wiesz, mogą być dwa wiadra też, nawet lepiej. Najlepiej to wmurować kable w ścianę. Wróćmy do tego Soniaka. Sony Xperia 5.2, Mark 2, czyli dwójka. No, też u nich to nazewnictwo się trochę pokręciło, ale wiadomo, o co chodzi. Powiem szczerze, no tak próbuję coś dobrego o tym telefonie powiedzieć. No to jest bardzo dobre urządzenie, natomiast no szukam takiego czegoś, co by wyróżniło ten telefon, co by mnie... Ma klasyczny design, w związku z tym trudno jest cokolwiek tutaj znaleźć. Ja mogę ich pochwalić za przedni aparat w górnej ramce, stosunkowo cienkiej. Nie bardzo, ale jest na tyle cienka, że jest to akceptowalne. Tak mnie to wygląda. Goryl 6 jest szkiełko, jest wodoszczelność.
Przy czym my mamy specyfikację, bo ja zapomniałem, powiem szczerze, my mamy specyfikację i dzisiaj sprawdziłem z oficjalką, mamy tą specyfikację od końca zeszłego miesiąca. No mamy. W związku z tym w zasadzie to była tajemnica poliszynela, że to tak będzie. Nic, jednego szczegółu nie zmieniłem. Dokładnie. No ekranik 120 Hz odświeżaniem, czyli całkiem fajnie. OLEDowy oczywiście, ale Full HD. No i Gorilla na ekranie, tam szósta wersja. Szóstka Gorilla. Aparat do selfie 8 mega, także nic wyróżniającego. I trzy dwunastki z tyłu, tak? Tak. Tylny aparat jest ciekawy, bo te same rozdzielczości, a różne zadania, bo i szeroki kąt i teleobiektyw. Taki, moim zdaniem, fajny zestaw, no bo to jest najpotrzebniejsze. Szczęśliwie Sony nam oszczędza dwumegowych aparatów do makro, bo też i po co, skoro... Wiesz, przy tej cenie to muszą, jeżeli oni się w tej chwili specjalizują jednak w tych troszeczkę lepszych urządzeniach, to tutaj nie ma miejsca na 2 megapiksele. No racja, no poza tym to by był w przypadku Sony trochę obciach, a na szczęście Sony tego uniknęło. Aparat oczywiście jest podpisany przez Zeissa. I powiem szczerze... No jest jasny bardzo, bo tam 1,7 zdaje się jest... 1,7, 2,4 i 2,2 światełka są. Przy czym oczywiście no, 2,4 mamy w teleobiektywie, wiadomo. I trzykrotne powiększenie bezstratne dzięki temu teleobiektywowi. Ale temu teleobiektywu można taką przysłonę wybaczyć, no bo to jest charakterystyczna cecha teleobiektywu. No musi być ciemny. Tak. No nie da rady inaczej. Oczywiście, no cóż, o, głośnik jest stereo skierowany do przodu, jest mini jack. O, no czyli jednak trochę pochwalimy ten. No oczywiście tam te wszystkie przetwarzające dźwięk, wiadomo. Tak, jest wodoodporność. Tak, mówiłem. Mówiłeś, okej. Okay. Mówiłem, no generalnie bardzo poprawny telefon i takie trochę takie typowe Sony. Snapdragon 865, 8 giga RAM-u, 128 albo 256 pamięci, no wiadomo. Bateria trochę akurat tutaj jak na takie możliwości, powiedziałbym przeciętna, 4000 mAh, ale szybkie ładowanie. 21 watów, więc no nie tak źle. O, zabrakło ładowania indukcyjnego. No kurczecze, nie wiem. No i cena. No tak, cena. 4 tysięcy, jeszcze nie podali dokładnie. O, bo tutaj czytam akurat, Jola pisała ten artykuł. I tak czytam, co tu Jola napisała. No i no 4 tysiące. Tu Jola zaznaczyła, że no jest to mniej niż Xperia One. No ale to chyba żadna pociecha. No to jednak jest dość drogi telefon. I choć lubię Sony, mamy jakiś taki sentyment do tych telefonów. 4000 i ten telefon, no mówię, no nie robi miła, sorry. No nie robi. To znaczy, no tak, bo przedsprzedaż zaczyna się 24 września i ja sobie myślę tak, że jeżeli ktoś jest fanem marki i jeżeli do tej pory korzystał z telefonów Sony i one mu się podobały, jednocześnie stać go na te 4000, żeby no to nie, wyrzucić na bardzo to dobrego smartfona. To nie będzie błąd. To nie będzie błąd zakup tego smartfona. Myślę, że będzie zadowolony po prostu. Oczywiście mogą nastąpić różne cuda, katastrofy, może się okazać, ale tutaj nie ma powodu po specyfikacji, po tym jak ten smartfon wygląda, jakieś poukładane, żeby być niezadowolonym z niego, jeżeli będzie działał poprawnie. Bo to też nie było powiedziane, ale może Sony zrobi jakąś fajną promocję, nie wiem, dorzuci te najnowsze swoje słuchawki, albo coś jeszcze równie atrakcyjnego. Wiesz co, ja myślę, że to przede wszystkim w promocji on będzie te 4 tysiące, około tych 4 tysięcy kosztował. Po promocji może się okazać, że kosztuje troszeczkę więcej. Ale promocja, no rzeczywiście. No to popastwiliśmy się nad Sony, to nad czym się teraz... Nie popastwiliśmy się. Ja myślę, że po prostu traktujemy Sony tak, jak Sony się wypozycjonowało na rynku. Czyli jest to producent, który właściwie... produkcję smartfonów traktuje jako rodzaj działalności niszowej. Oni w tej chwili wypuszczają tych smartfonów niedużo, tak jak poprzedni prezes, którego bardzo lubiłem, powiedział, że Sony musi zostać przy smartfonach, żeby później nie wypaść z gry. No. Nie musiało odrabiać strat, tak, dokładnie. Żeby pozostać w pamięci, że tak powiem, nabywcy. No i cóż, produkują w tej chwili smartfony niestety niszowe, mimo tego, że one bywają klasyczne. No to one są w tej chwili chyba głównie przeznaczone dla fanów marki. Bo na rynku, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne, da się znaleźć rzeczy bardziej zaawansowane. Nawet w podobnej cenie to nie jest jakiś ogromny problem. Natomiast tutaj ktoś, kto jest jakby związany z marką, czy jakoś emocjonalnie, czy rozumowo nawet,
kupując tego smartfona, może stwierdzić, tak, właśnie tego szukam. I prawdopodobnie się nie zawiedzie. Tak, no na pewno nie będzie rozczarowany, bo to całkiem atrakcyjne urządzenie. Powiemy jeszcze raz, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o dwóch Motorolach, o G9 Plus i o E7. Tak. No to słuchajcie, krótko może, no bo żeśmy się, znacie specyfikacje tych telefonów, ale mamy ceny polsko, że tak powiem, europejskie. I to jest w przypadku Motorola G9 Plus 149 euro? Około 600 zł, tak? E7 Plus. E7 Plus 150 euro, 600. Ojej, źle spojrzałem. Coś mi przeskoczyło. Tak, E7 Plus kosztuje 149 euro, a w G9? A już ci mówię, tylko muszę znaleźć sekundeńkę, bo mi to uciekło. Zamknąłem sobie okienko, patrzcie. Nie już mam 269 euro albo 1200 zł. No, bo tak to wygląda. Są spore różnice w specyfikacji, także różnica w cenach akurat nie budzi jakichś emocji większych, to po prostu tak musi być. Dokładnie, nie. No to wiadomo, bo przecież... Natomiast no, na plus w przypadku designu przynajmniej, tak, bo mówię o specyfikacji gadaliśmy. W przypadku designu no, G9 z plusem ma przede wszystkim dziurkę w ekranie, tak? Mhm. Ma całkiem sensowne ułożenie aparatów. E7 jest nudna, bo tam jest kwadracik na środku. Tutaj są po prostu całkiem fajnie zrobione moduł aparatów z dużą kamioszka, więc no, tak po prostu musi być. Tak. I to właściwie tyle. Podaliśmy ceny. Będą, jeżeli się chcecie porozglądać, jeżeli z kolei lubicie Motorola, to warto w zależności od portfela, tak, zwrócić uwagę albo na G9, albo na E7, tą z plusem. No, ta E7 no jest lepsza od poprzedniczki, więc no tak. To może wiesz, jak już jesteśmy w Polsce, przy polskim rynku, to jeszcze tak kronikarsko. Przepraszam, Realme X50 5G zadebiutowało w naszym kraju. No i Realme się chwali, że to najtańszy telefon z 5G, a kosztuje on, moi drodzy, 1499 zł. A jak jesteście ciekawi, co oferuje, odsyłam do podlinkowanego artykułu i oczywiście na kartę katalogową, bo o tym telefonie już żeśmy rozprawiali w tygodniówce, ale to było dawno. Znaczy 1500 zł wydaje mi się nie najgorszą... Jest okej, cena bardzo, bardzo poprawny, powiedzmy taki wyższy nieco średniaczek. No. W stosunku do specyfikacji jest w porządku. Tak. No dobra, zostały nam właściwie rzeczy mniej spektakularne, bo mamy na przykład Oppo A32, które zadebiutowało na rynku chińskim. Zgadza się. Nie wiem, na ile to jest smartfon ciekawy, raczej mało. Tam jest Snapdragon 480, 6,5 cala wyświetlacz, HD, wyświetlacz tylko z plusem, z Corning Gorilla Glass trójką, z aparatami 13 plus 2 plus 2 z tyłu, z przodu z 8. W związku z tym sami widzicie, że to raczej budżetowiec, co prawda epatujący 4 aparatami, ale... To takie małe ten, jest Snapdragon 460, się przejęzyczyłeś. A co ja powiedziałem? 480 zdawało. Nie, 460. 460? No ciekawostką jest to, że ekran ma odświeżanie 90 Hz, a rozdzielczość tylko HD+. No ale... No właśnie. Podejrzewam, że będzie coraz więcej takich modeli. Dzięki temu łatwiej. Bo to dzięki nie jest temu odcierać go łatwiej. Tak, bo to nie jest pierwszy. Ale wiesz co, ja chciałem, bo tak żeśmy gadali o tym Realme i chciałem jeszcze wrócić do Realme, bo jeszcze jedno Realme się pokazało. W Indonezji. Realme 7i, czyli kolejna siódemka od Realme. Kurczę, czy tu jest o czym opowiadać? Tył ma ciekawy, bo taki ścięty ukośnie, dwie faktury, górna część błyszcząca, dolna część matowa. A poza tym, no po prostu, typówka. I producenci smartfonów stwierdzili, że wszyscy potrzebują smartfonów 6,5 cala. No i już, jest 6,5 cala, jest IPS, też HD+. No i 90 Hz znowu. No i 90 Hz. Przy HD+. No, ale Snapdragon 662 za to, 8 plus 128 pamięci, 5000 bateria, 18-watowe ładowanie, z tyłu 64,8 szerokokątny, wiadomo, i oczywiście nieśmiertelne dwie 2-megowe kamerki do oczywiście makro i do rozmywania tła. Nieodzownie musiały być, bo przecież aparat musi być poczwórny, co by modnie było. I wszystko to razem
po przeliczeniu z indonezyjskich rupii, czyli bez podatków, 809 zł. I tyle, no i będzie u nas, to będziemy o nim gadać. No nie wiem, czy on do nas dotrze. Vivo Y51 się pojawił, który też do nas z pewnością nie dotrze pod tą nazwą. To jest, słuchajcie, klon z klona z klona. Tak, ale fajny ma aparat z tyłu. Jest tak. Jakieś, tak? Tym się aparatem wyróżnia, bo ma taki diamencik, jakby kwadracik ustawiony na rogu, nazwijcie to jak chcecie, z takim ciekawym jakby rozmieszczeniem obiektywów, ale sam telefon, no to też znowu niczego nie urywa. AMOLEDowy ekran ma Full HD+, to jest plus. Wspominamy ze względów też kronikarskich. Znowu średniak, Snapdragon 665, trochę mało RAMu, bo 4 giga, 128 pamięci nadane, no to już wystarczy. 16-megowy aparat z przodu w kroplonoczu, z tyłu 48 plus 8. No i oczywiście musieli wpakować dwie dwójki do makro i do rozmywania tła. I wszystko to określi baterią 4500 mAh z ładowaniem 18-watowym. Cena 830 zł bez podatku. No i w zasadzie tyle, no nie ma co zanudzać. A propos zanudzania. Wiesz, że w tym tygodniu była premiera Apple'a? Tak, no musiałem do katalogu dodawać, to wiem. Ojej, biedny. Wyobraźcie sobie, że jak zacząłem dodawać ten zegarek jeden, bo oni dwa zegarki pokazali, no. Jak zacząłem dodawać i zobaczyłem, w ilu on występuje w wersjach barwnych i z iloma paskami, no. I ile tam jest tych renderów. No dobrze. Głowa boli. Tak, i bardzo dobrze, bo to jest modny dodatek do ubioru i musisz mieć mnóstwo różnych wersji. Do tego możesz sobie dokupić od cholery pasków i biznes się kręci i o to chodziło. Tak, tak, tak. Najlepsze jest to, że na stronach Apple jest troszeczkę tak, jakby właśnie każda wersja była traktowana jako osobna. No. Tam są oczywiście wersje designerskie, jest ten zegarek z logo Nike'a dodatkowym, jest jakimś jeszcze jednym logo, gdzie są skórzane paski, jakieś takie długie do mieszania. Nie zwróciłem uwagi nawet, ile kosztuje. Ile kosztuje? No właśnie nie zwróciłem uwagi. Nie pytaj mnie, nie sprawdzałem, ile kosztuje. Ci, którzy mają... Zastanawia coś innego. Ci, którzy chcieliby sprawdzić cenę, bo myślą, żeby kupić, to nie kupią, bo jak zobaczą cenę, to sobie dadzą spokój. Nie, przede wszystkim muszą wyklikać swój wymarzony zegarek i dopiero wtedy dowiedzą się, ile trzeba za niego zapłacić. Tak, tak, tak. Ja sobie tam wyklikałem ze 4 wersje, obejrzałem ceny, ale mnie nie zostały. Wpadły i wypadły, tak jak rzeczy, które są dla mnie kompletnie nieinteresujące. Ale nie są takie tragiczne te ceny, bo najtańszy jest ten... tańszy, czyli Apple Watch SE, możemy mieć za tam 1300 zł już, a ten pełny, czyli Apple Watch 6 generacji, możemy mieć za, żebym cię nie skłamał, 1900 zł już. Mnie zastanawia coś innego, bo one są bardzo podobne i kurczę, tak jak patrzę na rendery, to nie znalazłem detalu, którym by się różniły. No i teraz zachodzę w głowę, jak ten, który się szarpnął na ten droższy zegarek, udowodni, że przypadkiem nie ma tego tańszego. No bo jak masz taniego iPhone'a, to widać z daleka, że to jest ten, któremu w życiu nie pykło i ma taniego iPhone'a, bo nie może sobie pozwolić na pełnego. Wiesz co, ja w tej chwili wymyślam, bo nie sprawdziłem dokładnie, ale wydaje mi się, że ten tańszy chyba nie funkcjonuje we wszystkich wersjach kolorystycznych tych, no, których ten... Tak, okej, okay. to widzisz, no. Rzeczywiście, ale z drugiej strony sam wspomniałeś, że tych wersji jest mnóstwo i nie sposób moim zdaniem spamiętać, który zegarek w jakiej wersji występuje, a w jakiej nie. No i mówię, tak na pierwszy rzut oka, pewnie jak zobaczę na żywo, to się znajdą jakieś szczegóły, którymi one się różnią, bo oczywiście różnią się wyposażeniem, możliwościami, natomiast z wyglądu są, kurczę, dla mnie są jednakowe, może kwestia szerokości ramki, ale przecież rendery nigdy nie pokazują prawdziwej szerokości ramki wokół wyświetlacza, prawda? No zobaczymy. W każdym razie ja bym się wstrzymał, dopóki nie będzie można wziąć do ręki i popatrzeć i pomacać. No jeszcze są dwa iPady, ale to tak kronikarsko, bo... To znaczy na jednego iPada w ogóle nie warto zwracać uwagi, mi się zdaje, to znaczy na MatePada 10 nie warto zwracać uwagi, bo MatePada? To jest w zasadzie klon po prostu. A ty o jakim ty MatePadzie mówisz? Ty już do Huawei ja przeszedłem? Nie. iPada. Miałeś na myśli iPada 8 podejrzewam, czyli tego budżetowego iPada, którego można mieć za 1600 zł już. No rzeczywiście, tutaj ale jest procesora 12, jest Touch ID, jest paskudna szeroka ramka wokół ekranu. iPad jak malowany, natomiast Air jest. No.
Jernowy jest już trochę ciekawszy, ma nowy procesor. Tutaj są zmiany rzeczywiście, to prawda. Tak, ma przede wszystkim odświeżony wygląd, zupełnie inaczej wygląda, ma wąziutką ramkę. Ma, bo to warto podkreślić, nowy procesor A14 robiony w litografii 5 nanometrów. I tu od razu tak wtrącę, zaraz się Redmi i Realme pochwaliły, że my też taki telefon będziemy mieć, takie urządzenie z tym nowoczesnym procesorem w tej nowoczesnej litografii. Oczywiście nie powiedzieli, że chodzi prawdopodobnie o nowego Snapdragona, nie powiedzieli, co to będą za telefony, ale powiedzieli, że hej, my już też mamy, bo Apple wyskoczyło jako pierwsze z takim procesorem. No to zabawnie wyszło, ale okej. Okay. Cena 2900, więc nie jest to najtańszy tablet, jest to już tablet powiedzmy premium, konkurent tabletów innej firmy. Znaczy ja akurat w przypadku zegarków i tabletów Apple nie mam jakiegoś zdania negatywnego straszliwie, tak? No ja też. O ile w przypadku smartfonów uważam, że są przehajpowane i że cieszą się znacznie większą popularnością w tej chwili, niż na to zasługują. No tak. Nadal. Natomiast jeżeli chodzi o tablety, to są narzędzia użyteczne po prostu, tak? Tak. Sensownej w miarę cenie, jak na markę premium. Znaczy, no tak, no nie są najtańsze, ale chodzą naprawdę tak, że... Daje się to przeżyć. Nikogo, broń Boże, nie namawiam na tablet Apple, ale... dlatego że dla mnie to jest katastrofa z zupełnie innych powodów software'owych. No, ale natomiast... dla mnie nie. Nie, ale ja rozumiem, to znaczy dla kogoś, kto lubi mieć tablet w zasadzie bezobsługowy, nie ma sprawy, ale wyobraź sobie, że mamy, co prawda sporadycznie, ale w serwisie się pojawiają ludzie, którzy najpierw mieli na przykład tablet albo smartfona z Androidem, przesiadają się na Apple'a, który został im polecony albo którego dostali w spadku po kimś i nagle oni nie wiedzą, jak robić rzeczy. To niech się nauczą. No, wiesz nie jest co? Trudne. Tak. Większość rzeczy w ekosystemie Apple robi się tak intuicyjnie, że nie do końca. Tak, trzeba się nauczyć. Inaczej. Jest bardzo wiele rzeczy, których się wcale intuicyjnie nie robi. Robi się inaczej, ale często do tej pory przyłapuje się, że... Znacznie mniejszego wysiłku wiele operacji od ciebie wymaga w Androidzie niż tutaj po prostu. Ale często jest tak, że kurczę... podłapie jakiś nowy myk i mówi, o Jezu, jakie to proste, że ja na to nie wpadłem. A to takie po prostu w zasadzie powinno wyjść. Więc no wiadomo, tak, warto zawsze zapoznać się z tym, czego się używa i tyle. No. Jeszcze o jednym smartfoniku w zeszłym tygodniu Jola pisała. Jola pisała o Blackview DV9900E. To jest taki smartfon chiński dla zwolenników tafonów, którzy w dodatku jeszcze jadą na biegun, dlatego że to jest smartfon, który ma niesamowitą wytrzymałość, jakąś się chwalą tą wytrzymałością na temperatury ujemne. Ciekawe, czy faktycznie ma. To jest smartfon oczywiście wzmocniony, on ma wodoodporność. To jest właściwie klon poprzedniego modelu, czyli tego bez literki E. Ma wytrzymywać do minus 30 stopni Celsjusza. Zdaje mi się, że przy normalnych smartfonach bardzo często ta temperatura jest podawana jako najniższa temperatura pracy. No jest, ale ja pamiętam do dzisiaj, jak mi się kurczę w górach iPhone wyłączał co chwila i musiałem go kłaść do ciepłej kieszonki, żeby się ogrzał, bo minus 5 już mu było za zimno. Tak, globalnie rzecz biorąc, złożone układy elektroniczne, a takim układem złożonym elektronicznym jest smartfon nie lubią niską temperaturę. Podobnie jak i wysokich nie lubią, tak? One są przeznaczone do pracy w temperaturach, w jakich normalnie funkcjonuje człowiek, przy czym niekiedy się okazuje, że nawet nie wytrzymują tyle, co człowiek szczególnie. Człowiek wytrzyma zdecydowanie więcej niż... Jesteśmy wytrzymałymi bestiami, słuchajcie, po prostu. A człowiek może spaść ze schodów i też się nie potłucze, a smartfon... Skoro już wspomniałem, bo wcale nie miałem, ale MatePad się pojawił, 10.4 rzeczywiście Huawei, który mi się pomieszał z Apple'em. Jest to 10-calowy tablet. Podobno mamy renesans tabletów, ja nie wiedziałem o tym, powiem szczerze. No? On ma Kirina 820, ma bateryjkę ponad 7000 mAh. A najważniejszy powiedz. Znaczy o czym?
No 5G ma, panie. No tak, no to tak. No przecież to jest gwóźdź programu, a nie tam, że ma ekran. Kogo ekran w tablecie obchodzi? No znaczy, powiem ci szczerze, najważniejsze dla kupujących w Polsce, którzy nie mają do czynienia z Huawei'em albo nie znają rynku, jest to, że nie ma tam usług Google. Tak, no... To jest niestety na minus dla wszystkich tych, którzy do Google'a są przyzwyczajeni, a takich jest większość. W przypadku tabletu myślę, że ten brak Google'a jest mniej dokuczliwy niż w przypadku smartfona. No ale to takie, nie wiem, moje przypuszczenie, bo z urządzeniami Huawei praktycznie od dłuższego czasu nie miałem do czynienia, więc nawet nie wiem, to na znaczy, ile... ja mam w tej chwili tablet, to są urządzenia bardzo fajne, ale tutaj jest tak samo jak w przypadku smartfonów, że jeżeli potrzebujecie mieć usługi Google'a albo w aplikacje bazujące na usługach Google'a, No to nie, no. Okay, jeżeli nie potrzebujecie, jest bardzo fajna taka apka Huawei, która podpowiada, czy jakąś aplikację można znaleźć, albo jej odpowiednik, albo czy gdzieś poza sklepem Huawei można znaleźć. To sensownie zrobi, ale mówię, wydaje mi się, że w przypadku tabletu brak Google'a będzie mniej upierdliwy niż w przypadku telefonu. No, tak jest. Myślę, że tak samo, musiałbym w przypadku tabletu Wi-Fi może rzeczywiście. Musiałbym spróbować, powiem szczerze. Jeżeli ma kartę, jeżeli to ma działać normalnie online, no to ludzie jednak korzystają. No jest oczywiście, my o tym mówimy na okrągło, jest bardzo wiele rzeczy, którymi można zastąpić oprogramowanie. No, ale natomiast nie globalnie, każdy, nie każdy jest przyzwyczajony, uzależniony, to tutaj nie ma czegoś. Albo niech sobie iPada kupi, tylko drożej będzie. I bez modemu, nie? Bo z modemem to już w ogóle ceny lecą w kosmos. Dobra, chyba wszystko, no nie z tego tygodnia, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę jeszcze powiedzieć, bo co prawda sporo się rzeczy ciekawych w tygodniu pojawiło. No. Ale pojawił się taki projekt smartfonu HP składanego. HP to wiecie, są ci od drukarek, tak? HP dawniej nawet firmowało swoim logo smartfony. To było w czasach przedpotopowych, ale było. Natomiast jest taki serwis Let's Go Digital, który zbiera plany przyszłych smartfonów. No, zaglądają do urzędów patentowych po prostu. Biorą po prostu i w CAD-zie to przerabiają, robią z tego znaczy modele 3D i później pokazują rendery. To są artyści z czarno-białego szkicu, robią wam przypuszczalny wygląd telefonu, nakładając oczywiście tekstury, dodając kolorów. No, fajną robotę robią, bo faktycznie trzeba mieć w sobie sporo kreatywności, żeby szkic z urzędu patentowego, polecam, jak nie widzieliście, to sobie zobaczcie, jak taki szkic potrafi wyglądać, przetworzyć w to, co pokazują, przy czym zaznaczę, że w przypadku akurat tego HPK, to jest bardzo wstępny w zasadzie, to jest, oni opatentowali koncepcję, czyli sposób, że ten telefon można złożyć na dwa razy, czyli albo złożyć go po prostu na pół, jak typowy clamshell, albo złożyć go na niepełne pół, zostawiając odsłonięty kawałek ekranu. To tak naprawdę opatentowanie. Czy to się z tym, że to jest według mnie poroniony pomysł, dlatego że składanie częściowe dwukrotne nie. Oni to zrobili głównie dlatego, że nie ma zewnętrznego wyświetlacza. Tak, dokładnie. Gdyby był zewnętrzny, chociażby malutki wyświetlacz, nie trzeba by było składać na dwa razy. Dobra, ale jest to coś innego. Podejrzewam, że oni tego nie wyprodukują, bo raz, że musieliby w ogóle wrócić na rynek smartfonów, co pewnie nie byłoby łatwe, ale markę mają znaną, więc spoko. No to oni by zlecili pewnie na zewnątrz. Tak, a druga rzecz jest taka, że ten zawias by był naprawdę pieruńsko skomplikowany w porównaniu z normalnym. Już te zawiasy w zwykłych klapkach, składanych telefonach są tak diablo skomplikowane, a jakby tu jeszcze musiał umożliwiać składanie telefonu na dwa różne sposoby, no ja dziękuję, postoję. Może by to zrobili, ale mogłoby się okazać, że nic z tego nie wyjdzie. A skoro już przy składakach jesteśmy, to słuchajcie, teraz uwaga, gromkie oklaski, pojawia się nowy smartfon Royole. Royole to jest firma, która jako pierwsza wypuściła smartfon składany. Wyglądał jak totalny ulep i gniot, bo myśmy go mieli w rękach na targach. Mieliśmy wątpliwą przyjemność się pobawić. Po prostu wyglądał jak idź stąd i tak samo działał. Rozłaził się dosłownie w rękach, no ale dało się go złożyć i dało się go włączyć, więc był pierwszy. Teraz jest druga wersja, która wygląda trochę lepiej. Linkuję wam tekst, są zdjęcia z chińskiego urzędu, jest pełna specyfikacja, no i pewnie znowu wyskoczy i najbardziej będzie znany z tego, że będzie kolejnym Escobarofonem, bo jak wiecie, pan Escobar, brat tego od narkotyków, sobie lubi zamówić jakieś tam
leżaki magazynowe, czy co się kleić złotą folią i gonić jako swoje smartfony, chociaż nie słyszałem, żeby ktoś kupił taki telefon, albo inaczej, kupić to kupił, nawet w Polsce taki jeden kupił, zamówił podobno, przynajmniej tak twierdzi, ale go nie dostał, no i ja się nie dziwię, bo... Ja słyszałem, że jeden taki ponoć popularny w Stanach show się ostatnio skończył o takiej jednej rodzinie pań z dużą ilością krzemu. To myślę sobie, że można by było teraz rodzinie Escobarów zrobić całkiem fajny taki live show. No to na pewno. To na myślę, że miałby jedną oglądalność całkiem. Taki mają naprawdę pomysły odlotowe. No ja bym nie wpadł na to, żeby kurczę okleić folda złotą folią i sprzedawać pod swoim językiem, żeby kto by to kupił. Ty, może zrobimy sobie własny telefon kiedy? Słuchaj, ale to jest nadal możliwe. Ja jako, że wiecie, my siedzimy w branży. Pojedziemy na targi, zamówimy u Chińczyków. Mamy kontakty. Jesteśmy w stanie zrobić telefonem GSM bez problemu. No. Znaczy z problemem takim, że później trzeba będzie odebrać te pół kontenera i coś z tym zrobić, tak? No, a później to już będzie poprawiać i serwisować. Także dlatego nie robimy własnego telefonu. Ale wierzcie mi, to jest wbrew pozorom nie takie trudne, jak się wydaje. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy mówić, że my jesteśmy producentem, a tak naprawdę producentem to jest jakaś tam fabryka. Wiesz, nie jest trudne do momentu, kiedy zlecasz produkcję na przykład i nie. Coś tam dostajesz. A to, że dostajesz niekoniecznie to, co zamówiłeś, to już jest zupełnie inna sprawa. No ale to już dobra, nie mieszajmy kurczę w smartfonowym bagienku, bo szkoda słów. Słuchajcie, życzymy Wam, żebyście zawsze trafiali na fajne, kreatywne smartfony i takie mieli, żeby Was było na to stać i żebyście sobie mogli kupić iPady, zegarki i w ogóle tamte wszystkie inne wynalazki, o których gadamy. Do diabła z tym wszystkim. Ja Wam życzę, żebyście mieli wolny czas, żeby wykorzystać te ostatnie ciepłe dni tego roku, bo się zapowiadają podobno ostatnie ciepłe i to trzeba się na dwór wychodzić albo na... Czekaj, na pole, jak to mawiają. Na pole, ale to tam Polsce. Ale tak. To ja Cię przebiję, a ja Wam życzę, żebyście zdrowi byli. I tyle. Musiałem. To też. Tego Wam za każdym razem życzymy, żebyście zdrowi byli. Trzymajcie się. Dzięki za komentarze, dzięki, że byliście, oglądaliście. Za tydzień się prawdopodobnie spotkamy. Do zobaczonka. Cześć. Hej.